Kupiłam sobie ostatnio z polecenia mojej znajomej wcierki w ampułkach. Ja wam mówiłam niedawno, że zapuszczam chyba włosy, chociaż ostatnio stanęłam przed lustrem i patrzę tak na siebie i mówię już do Krystiana, wiesz co, ja już bym obcięła te włosy, już są za długie, już mi się znudziła ta długość, ale nie, jeszcze chwileczkę poczekaj. Zrobiłaś mi deser? Mniam. Ale dobra, jeszcze chwileczkę poczekam z tym. Nawet jeżeli nie kwestia długości, no to wcierki też mają za zadanie pobudzić te uśpione cebulki, plus no ja teraz jestem w połogu, lada moment wkroczę w etap wypadania włosów po porodzie. Niestety chyba każdego to, każdą kobietę to dopada. I właśnie ta znajoma do mnie napisała, że używa takich rzeczy, bo dosłownie jak mi wysłała zdjęcie, to miała dziury na głowie, takie place bez włosów, a po miesiącu wszystko już było praktycznie wypełnione nowymi włosami, więc stwierdziłam, nie, no ja to muszę spróbować w takim razie, skoro to tak działa, to zamawiam. I jedna to jest wcierka przeciw wypadaniu, a druga chyba na porost, nie wiem, która jest która. Specjalnie wczoraj nie myłam włosów podczas kąpieli, bo byłam pewna, że to trzeba nałożyć przed myciem, żeby później spłukać, a tu się okazuje, że zaplikuj zawartość ampułki na umyte i lekko wilgotne włosy, wmasuj i nie spłukuj, więc no nie spłukujemy, a wygląda to tak. Tak podejrzanie trochę. Marika nam chyba wstała na jedzenie, co? Taka jedna ampułka jest na jeden raz, co też mi się poniekąd podoba. Teraz lecę karmić malutką, później robić śniadanie nam. A wam życzymy oglądania. Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Aha, bo tu jeszcze mam coś. Zamówienie z e-zebra. Tak, tą wcierkę, co wam ostatnio polecałam ja, co już używam dłuższy czas. Zamówiłam sobie też nowy rozświetlacz, bo tamten jakiś taki stłuczony był. I zamówiłam sobie dwa razy taką... jak to się nazywa? Serum. Serum ochronne do włosów. Ja zawsze przed suszeniem sobie nakładam serum ochronne, żeby właśnie tych włosów nie niszczyć od wysokiej temperatury. Zresztą ogólnie serum chroni przed takimi uszkodzeniami też zewnętrznymi. Nie tylko przed suszeniem czy prostowaniem, bo ja właściwie nie prostuję włosów bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I zawsze używałam albo tego właśnie, albo z Avent. Ale słuchajcie, ostatnio byłam w Contigo u nas w centrum handlowym i się okazało, że Contigo nie ma. I właściwie to byłam już dwa razy. I raz myślałam po prostu, że nie znalazłam, że gdzieś minęłam i nie zauważyłam, a drugi raz już nawet do Moni mówiłam, że chyba tego Contigo nie ma. A ona mówi, że no tak, jest już zamknięte. Więc nie mam już Contigo stacjonarnie, dlatego zamówiłam sobie przez internet ten z Marion. Że robimy malutko tego placuszku dla Madusi. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you spin around. You laugh to yourself, and I see you shining in every color. Resting your head in my arms. Mogę spróbować? Ale dobre masz, proszę. Jakie mięciutkie. Dobre? Gorące. Nie są gorące. Kolejna polecajka i póki co kolejna nie ode mnie dla was, bo póki co jeszcze za krótko to stosujemy, żeby coś na ten temat powiedzieć. Jest to kolejna polecajka od mojej znajomej, już innej, mianowicie probiotyk dla Nadii w celu wspomagania odporności, zwłaszcza w tym okresie takim jesienno-zimowym, gdzie ciągle się coś do tych naszych dzieci zwłaszcza przyczepia. U nas raczej wszystkie te suplementy nie zdają testu przez to, że Nadia nie jest w stanie tego przełknąć. Najbardziej, największy problem, największy niewypał to był olej. Nie pamiętam nazwy, ale taki bardzo znany, myślę, wszystkim, którego Nadia nie była w stanie w ogóle wziąć do ust i się nie dziwię, bo raz spróbowałam ja i cały dzień po tym było mi niedobrze, tak mi się odbijało, że stwierdziłam, że nie będę jej tego na siłę podawać. No i teraz zaopatrzyłam się w coś takiego, co poleciła mi znajoma, która używa ponoć już bardzo długo u swoich dzieci i ponoć rzadko chorują. Nie wierzę w to, że cała zasługa to jest tego specyfiku, ale zawsze lepiej coś próbować. My Nadii dajemy dłuższy czas już sok z czarnego bzu domowy i witaminę C, a teraz od kilku dni też podaję jej to. Nie jest to dobre, bo muszę ją przekupywać czymś po tym, ale przynajmniej przechodzi w przeciwieństwie do tego oleju, który mieliśmy wcześniej. Patrzcie, jaką mam super stylizację.
ręcznik, rajpad. Umyłam włosy, wzięłam jedną ampułkę. Ej, bo to jest szklane. Ja myślałam, że to będzie jakieś takie... Nie wiem nawet, co myślałam. Ale jak to się otwiera? Ej, bo to jest całe szklane. O kurczę. To trzeba po prostu złamać to szkiełko. I... Nie do końca mi się to podoba. Ale okej, generalnie wygląda to na taki specyficzny produkt. Ja sobie to przeleję do tej mojej buteleczki, bo przecież w tym momencie to jest ostre, to jest szkło. W tym będzie zdecydowanie bezpieczniej. A wydawało mi się właśnie, że będzie takie fajne, bo po prostu wiecie, z tego sobie będę lała. No i co teraz? Bez sensu. Zupełnie mi się to nie podoba. Przecież to nie idzie. O, dobra. Sposób zapakowania 0 na 10. Miejmy nadzieję, że przynajmniej działa tak jak trzeba. Jezu, nie mogę na siebie patrzeć jak wyglądam. Ale jestem w samym staniku, a nie chcę wam tu w samym staniku paradować. Plus jest taki, że taka jedna ampułka faktycznie wystarcza na raz. Nie jest tego ani za dużo, ani za mało. Teraz sobie wcieramy tym masażerem i ruszamy w końcu z tym dniem. Jakby to przepasał tutaj o paskiem. Przyszły mi te spodnie dresowe, co wam mówiłam, że sobie zamówiłam na Vinted. Dziękuję za zakup, niech się nosi. Zachęcam do obserwowania mojej szafy. Dziękuję bardzo, chciałam tylko spodnie dresowe. Jedne mają inny materiał. Ale... to jest to. To są te same, co mam beżowe. Różowe. Czemu są metki odcięte? Wszędzie? No nic. Trudno, przeżyjemy. Takie ciemniejsze, a te mają inny materiał. To nie są chyba te same. Te zielone. To nie jest to samo. Ale dobrze, te dwie pary, jestem zadowolona. A te trzeba będzie przymierzyć. Może sobie od razu ubiorę te różowe. No świetne są, czekajcie. Ta-da-dan. Identyczne jak tamte, które mam, więc... Mówiłam wam przed chwileczką o tym, że mamy taki okres jesienno-zimowy, gdzie co chwilę się coś do naszych dzieci przyczepia i niestety nadszedł i u nas ten moment. Co prawda nie jest to jeszcze choroba, no ale w tym tygodniu jesteśmy wszyscy razem w domu i jakoś musimy ten czas sobie zorganizować. Mimo że jest słoneczko za oknem, to tak wieje, że mam obawy przed wyjściem z takim delikatnie przeziębionym dzieckiem. Jednak raczej staram się zorganizować tutaj czas w domu, zorganizować jakieś zabawy i to staram się robić naprawdę tak przemyślanie, żeby nie było to tylko takie koczowanie z miejsca do miejsca, a raczej faktycznie takie spędzanie kreatywnie czasu, tak jak wam wspominałam w którymś filmie, ja robiłam Nadii takie zabawy sensoryczne. Bardzo dużo układamy i idę raczej właśnie w tą stronę, żeby pobudzać tą wyobraźnię, żeby coś się w tych zabawach działo. I ja już wam wielokrotnie powtarzałam, że Nadia jest chyba największą fanką książeczek, zdecydowanie bardziej woli, żebyśmy jej poczytali książkę niż puścili na przykład bajkę w telewizorze. I kilka dni temu wam pokazałam, że przyszedł do nas całkiem spory zapas nowych książeczek, nowości. I ja sobie te książeczki podzieliłam na części, na kategorie. Wtedy wam pokazywałam nowości od Binga. Szczerze to wydaje mi się, że znamy już je na pamięć. I ja, i Krystian, i Nadia. A tutaj mam kolejną stertę książeczek. I jestem pewna, że większość tytułów znacie. I mówię tutaj o was, o rodzicach. Niekoniecznie o najmłodszych. Bo nie są to tytuły te typowo... dzisiejszych bajek, tylko na przykład mamy tutaj, moi drodzy, Pinokio, Trzy małe świnki, Kot w butach. Z tym, że poza tym, że mamy tutaj taką tradycyjną historię, którą myślę, że wszyscy znamy, to jest tutaj coś, czym te książeczki się wyróżniają, za co wasze maluchy je pokochają i przez co dziecko zajmie się taką książeczką dużo dłużej, a dodatkowo stymulują rozwój małej rączki, bo tak jak widzicie, książeczki mają ruchome elementy. Ulubioną bajeczką Nadii z serii Ruchome Bajki jest Pinokio. Na stronie z wielorybem potrafi spędzić naprawdę dobre 10 minut, przesuwać sobie okienko w prawo, w lewo, a bajeczkę Małe Świnki Nadia zna bardzo dobrze już od dłuższego czasu, wręcz śmiem twierdzić, że znają na pamięć, bo potrafi ją odpowiedzieć z pamięci w takiej najkrótszej możliwej wersji. Więc jak dostała tą książeczkę z ruchomymi elementami, gdzie na przykład tutaj mamy trzy świnki, jak przesuniemy, to mamy trzy domki, które zbudowały świnki, to moje dziecko po prostu przepadło. Tutaj możecie na przykład zauważyć, jak wilkowi rośnie brzuch w momencie, kiedy próbuje zdmuchnąć domek ze słomy. I tutaj mamy chyba kolejnego faworyta, na którym Nadia potrafi spędzić dobrych kilka minut, mianowicie element, w którym
którym wilk poparzył sobie ogonek. Kolejną serią są pierwsze bajeczki i my akurat mamy tutaj tę wersję o zwierzątkach, gdzie myślę, że wszystkie dzieci uwielbiają zwierzątka. Więc poza tym, że opowieści są dostosowane do percepcji małego dziecka, bo idealnie sprawdzą się już od drugiego roku życia, to dodatkowo strony są zrobione z grubego kartonu, więc są bezpieczne. O, kolejna ulubiona strona Nadii, czyli jak żyrafa pije mleko. Przez to, że ja teraz malutką karmię piersią, to jest idealna strona. I tutaj na końcu chciałam Wam jeszcze pokazać jedną książkę, która mnie totalnie zaskoczyła, bo ja wcześniej się nie spotkałam z takimi książeczkami, z takimi nowościami. Tytuł jest dla mnie bardzo dobrze znany. Czerwony kapturek, chyba każdy zna. Otwieramy sobie ją i na stronie mamy normalnie takie przyciski. Rozumiecie to? Nie wiem, czy to można jakoś wyłączyć? Chyba nie. Więc poczekajmy. Czy to nie jest świetne? Co mi się tutaj najbardziej podoba, to to, że te dźwięki to nie jest czytanie książeczki za nas. Nie ma tutaj lektora, tylko to są te dźwięki otoczenia. Więc ona nie zastępuje tego czasu z dzieckiem, gdzie czytamy mu książeczkę, gdzie ta wyobraźnia jest faktycznie pobudzona, bo sam tekst należy do nas. Więc jeżeli też szukacie jakichś nowości, jakichś ciekawych rozwiązań na spędzenie czasu w domu, czy po prostu na umilenie wieczorów, czy poranków, w zależności od tego, kiedy najbardziej lubicie czytać książki, albo może szukacie jakichś pomysłów na prezent, idziecie na jakieś urodziny, czy na przykład na święta, które się mimo wszystko wielkimi krokami zbliżają. Wiem, że część osób już myśli o prezentach świątecznych. To serdecznie polecam. Ja uważam, że książki to jest zawsze strzał w dziesiątkę. To jest zawsze dobry prezent, dobre rozwiązanie i dobrze spędzony czas. Moi mili, w odcinku Gotuj z Agą. Żartuję, nie będę odgadzać z mojego męża, ale witam się z Wami kilka dni później, dlatego, że troszkę nas zmiotło. Uwaga, zatruliśmy się prawdopodobnie na 99% awokado. A to dlatego na 99%, bo za pierwszym razem, jak jedliśmy danie z awokado, swoją drogą tą tortillę, to tak bardzo źle się czuliśmy po tym daniu. W sensie nie wtedy, co wrzucałam Wam vloga, tylko kilka dni później, bo zrobiliśmy to drugi raz. No i wtedy się zastanawialiśmy, czy mięso, czy coś innego, czy nie wiem, pomidory były jakieś nie takie. I na drugi dzień, na śniadanie, zrobiliśmy sobie grzanki z awokado i jajkiem i wtedy już wiedzieliśmy, że to awokado. Już jest dobrze, mam urazę teraz do awokado. Nie wiem, czy w ogóle w najbliższym czasie odważę się zjeść. A teraz gotuję obiad w sumie. Gotuję obiad i wymyśliłam sobie zapiekankę. W sumie wymyśliłam, miałam ochotę na jakąś zapiekankę już dłuższy czas. I wybrałam taką makaronową z szynką, serem, boczkiem i ziemniakami. I stwierdziłam, że w sumie to są te składniki, których oczekuję, dlatego gotujemy. A przy okazji, jak byłam w sklepie, to wymyśliłam sobie, że wykończę troszeczkę zamrażarkę, podejście numer 2, i tam mam uszka z mięsem, z tego co pamiętam, więc zrobiłam też zakupy na barszcz. Także przy okazji gotuję jeszcze barszcz, nie wiem, czy go zjemy dziś czy jutro. Myślę, że dziś nie bardzo, chyba że tak na kolację. Stwierdziłam, że mam za dużo pora i dorzucę trochę do zapiekanki jeszcze. To możesz przecedzić, jak wyszło, bo ja trochę nie wyrabiam. Sos serka topionego będziemy robić. Zalewamy i do piekarnika. Damy mleczko bez laktozy może. Tak nie lubię
nie mieć przygotowanych posiłków na zapas, nie mieć ustalonego wszystkiego, co, kiedy gotujemy, jakiegoś planu, bo się okazuje później ciągle, że nie mamy z czego obiadu zrobić dosłownie. I przez to w ostatnim czasie tych obiadów tak naprawdę nie było. Tak jedliśmy, na co się składniki uzbierały, a tak to był problem. I chcąc właśnie ugotować jakiś konkretniejszy obiad, no to trzeba jechać zawsze do sklepu. Dlatego stwierdziliśmy, że już niedługo wracamy na jakieś dobre tory, chociażby po to, żeby mieć ustalone, co kiedy jemy. Ser mieszamy z bułką tartą. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Napój owsiany, znaczy nie wiem czy tylko owsiany, jest rzekomo na promocji. Może 750 ml, a nie litr? Tak, to już widziałem w sklepie, 3 dni temu patrzyłem specjalnie. Wszystkie takie są? Nie, tylko te. Czyli to już po 10 zł napój? No to jest to samo przecież, tylko że to jest ten migdał. No i 750. Lecą po cenie, wiesz, w tą drugą stronę. W sensie nie podnoszą ceny, ale zmniejszają ilość i na to samo wychodzi, wiesz? I dyszka za 750 ml. Dużo. Pięknie, taki tam sobie soczek z aroni na ścianie. Nawet nie wiedziałam, że mi to rano trysnęło. Ale patrzcie, bez problemu. Bluzka się nie doprała, a zalałam ją od razu wrzątkiem. A tu popatrzcie, bez problemu. Wyprzedziłam fakty, żeby nie jeść z dzieckiem na kolanach. Najpierw ją nakarmiłam. A teraz jemy my. Zawsze się budzi, kiedy my akurat mamy jeść, nie? Dobranoc, możesz spać dalej. My idziemy jeść. Proszę. Wow! Wygląda fenomenalnie. Dzień i rząd. No. Ja nie widziałam jeszcze, bo karmiłam. Krysian to wyciągał z piekarnika. Dziękuję, Nadusiu. Proszę bardzo, tato. Byłam zaskoczona tym pomysłem, żeby wymieszać bułkę tartą z serem, ale od dziś do wszystkich zapiekanek, gdzie się rzuca, gdzieś posypuje serem na wierzchu, będę dokładać tą bułkę tartą, bo zrobiło to taką panierkę. To jest tak genialne, rewelacja naprawdę, więc jak będziemy robić jakąś lasagne czy coś, to już zawsze z bułką tartą. Polecajka, odkrycie dzisiejszego dnia. Kto się pierwszy kąpie? Chyba Marika. Najpierw wykąpiemy Marikę razem, potem mama nalie, potem mama i tata, dobra? Our empty worlds behind the scene, they're picking up the pieces of all. Idziemy, bo tata szykuje kąpiel. Nie ma teraz spania. Nie ma teraz spania, cały dzień spałaś. Idziemy się kąpać. Patrzcie, jakie się nosi ubranko, kiedy się ma wujka w DPD. Witaj w naszej paczce, nie rzucać. Teraz się przerzadziło u góry, widzisz? Albo rozjaśniło, nie wiem. Ale mam już takie tyły łysy. Mam wrażenie, że się przerzadziło właśnie. A była przecież taka czarna. Już pięknie wygląda. Jeszcze widać jakiegoś żelka. Sprzątam łazienkę, znaczy ja. Dobrze zaznaczyłaś. Zawsze jak kąpię Nadię, to Nadia się tu póki co bawi, to sprzątam łazienkę. A ty w tym czasie pozwalam ci posprzątać na przykład w salonie. Zero sugestii. We all behold how our fates are growing and when we come to life.
Ostatni miesiąc nasze wieczory wyglądają głównie tak, właściwie wieczory, które mamy godzinę. Nie, czy nie jest źle, 22. Mi się dzisiaj tak wydaje, bo bardzo wcześnie był zachód słońca, a w niedzielę jest w ogóle zmiana godzin, więc to będzie przerażające. W każdym razie dziś o 18 powiedziałam Nadii, że idziemy spać. Nie patrząc w ogóle na zegar, myślałam, że jest koło 20, 21. I byłam przekonana, że to już jest późna pora na spanie, bo już było długo ciemno. A później patrzę na zegar 18, chyba 15, więc masakra. W każdym razie, no niestety ostatnie dni wyglądają tak, że mamy tyle pracy, że właściwie kładziemy dzieci spać. Znaczy w sumie Nadię, Marika w sumie to śpi po prostu. I ona bardzo dużo śpi, ale doceniamy. Wszystko z nią w porządku jak coś. Wieczorem właśnie po tym jak Nadia idzie spać, to my ogarniamy dom i ogarniamy pracę i wygląda to właśnie tak. Po tej stronie jest Krystian z dwoma laptopami. To jest Efe. Pracuję tutaj ja z drugim laptopem, robię swoje i tak spędzamy romantycznie wieczór, ale w jednym pokoju. Właśnie dlatego pracuję tutaj, żeby być chociaż, wiesz, taką łączność mieć, zapytać, chcesz wody, chcesz herbaty? Chcę herbaty. Okej. Okay. Także jeszcze się herbatka mi obrała. Lecę zaraz zmywać makijaż, lecę się kąpać, bo wszyscy już się kąpali, tylko ja nie. Nawet Krystian się kąpał i to jako pierwszy. Dlaczego w ogóle tak było, nie mam pojęcia. Bo miałem czas. Dlaczego miałeś czas? Jedno spało, a drugie się bawiło z tobą, więc stwierdziłem, mam czas. Zostałam tylko ja, więc teraz będę się kąpać. Pielęgnację też już sobie przygotowałam, suplementy zażyte. I co, z wami się żegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnym. Pa!